sercu jestem śmiała i odważna i wspaniała. Wierzę w to, że będę wielka, mówi mi nauczycielka. Mieszkam w Polsce, mej krainie, tak szczęśliwa w swej rodzinie. Dziś nieważne miasto, wioska, w sercach ma być cała Polska. Polskie dziecko do was woła, żeby Polska była Polska. Polskę kocham, kocham szczerze, lecz nie wszystkim tutaj wierzę. Namnożyło się cwaniaków, którzy kłamią mych rodaków. Co robią te zabiegi, czyżby jakieś to przedbiegi? Znów się biją obce nacje, każdy wciska nam swą rację. Dziś nieważne miasto, wioska, w sercach ma być cała Polska. Dobry wieczór wszystkim. Witam was serdecznie na tym dzisiejszym żywcu. Chciałem się z wami przywitać. Widzę, że już jesteście aktywni na czacie. Mieliście okazję posłuchać piosenki zespołu Servus Family. Daria, dziewczynka, która śpiewa piosenkę o Polsce. Bardzo lubię tą piosenkę cytować. Mam prawie cytatu właśnie. Kiedyś, już dosyć dawno temu, dostałem, że tak powiem, takie przyzwolenie z kanału Servus Family, ale serdecznie zapraszam, żebyście wchodzili też na kanał, zasubskrybowali, czy też zostawili jakiś ślad po sobie. Witam wszystkich tutaj zgromadzonych. Jest i Ania, i Ewa z Poznania. Jak mi jest bardzo miło i również miło, że widzę was tutaj wszystkich piszących. Jest również Ani, jest Gosia Kasprzyk, Ruda Śląska wita. Bardzo mi się podoba to, że piszecie właśnie skąd oglądacie tego dzisiejszego żywca i jak zawsze zresztą z tego względu, że zawsze zachęcałem do tego, żebyście pisali, skąd oglądacie i widzę, że już wpisało się to gdzieś w tradycję tych żywców i jest mi bardzo miło, że o tym pamiętacie. Tak samo pisze Ewa Mikołajczyk, Poznań górą, Aniu witam. Tak, kto tutaj jeszcze jest? Irenka, witaj Rafał z Niemiec, za tydzień już z Wrocławia. O, super, byłem we Wrocławiu
dwa razy w moim życiu. Przepiękne miasto, bardzo mi się tam podobało. Jest i Danusia, Pawlik, dobry wieczór. Ani pisze, Rafał, kiedyś wspominałeś, że jesteś zwolennikiem senator Diany Soszaki. Na kanale Wbrew Cenzurze jest wywiad z nią z polskim lektorem. O, bardzo ciekawa informacja. Będę musiał to sprawdzić. Popatrzcie się, ja mogę tak wyświetlać komentarze. Nawet nie wiedziałem, jak tu się kliknie, to się pojawia komentarz, ale coś wspaniałego. No i ten, no i teraz zniknę, zniknie, tak. No i ten, i popatrzcie się, i ten, czyli będę musiał to, ale dobrze, że sobie wyświetliłem ten komentarz, bo będę pamiętał, ten live zostanie zapisany, będę mógł wrócić do tego komentarza, co napisała Ani, i będę mógł odnieść się do tego, co tu było napisane, że kanał Wbrew Cenzurze, bardzo proszę, i ten wywiad. Ja robiłem kiedyś film o Dianie Iwanowicz-Szoszaka. Ten film poniósł się dosyć sporo, jak na ten kanał w odchłaniach YouTube'a, miał bardzo dużo wyświetleń, chyba coś około 40 tysięcy, to jest dużo, przynajmniej jak na mój kanał. I skomentowałem kiedyś te słowa, które powiedziała Diana Iwanowicz-Szoszaka, związane, takie było jej tu bardzo słynne przemówienie, gdzie było wszędzie cytowane, tłumaczone na różne języki, między innymi na język polski, i ja przepisałem to tłumaczenie z lektora z języka polskiego i przeczytałem w jednym właśnie z tych filmów o Dianie całe jej przemówienie, o czym mówiła właśnie o prezydencie Turcji, o Erdoganie, o polityce tutaj w Rumunii, także bardzo ciekawe to było i ja uważam, że to jest jedna z nielicznych osób, która gdzieś tutaj walczy właśnie o Rumunię, walczy o prawa ludzi, jest skutecznie ośmieszana przez wszystkie media rumuńskojęzyczne, z tego względu, że wszystkie media gdzieś tam próbują właśnie pokazać ją w jak najbardziej złej strony, próbują ośmieszyć ją, próbują wyciągać jakieś rzeczy z kontekstu, jak zawsze, tak jak media są w tym wyspecjalizowane, próbują pokazać ją w jakieś zdjęcie w momencie, jak ona jest w euforii, jak jest podczas jakiegoś przemówienia, że ma donośny głos, potrafi krzyczeć wręcz Diana Iwanowicz-Szoszaka, więc wycinają po prostu jej z mimiki twarzy różne zdjęcia i przedstawiają ją jako wariatkę. Jest to po prostu przykre, wielu Rumunów się na to nabiera, wielu znajomych Rumunów, jakich ja znam tutaj, to po prostu jej nie lubi i są z tym, z tą narracją, jaka jest przekazywana w mediach. A ja widziałem Dianę prawie że twarzą w twarz na jednym z protestów, także okej, nie rozmawiałem z nią, bo nie, ale osobiście, ale byłem blisko jej postaci, blisko jej osoby na proteście. Myślałem, że będzie o 21 godzinie, pisze Danusia. Będzie film o 21 za pół godziny na kanale rodzinnym, także na kanał rodzinny zapraszam serdecznie. Ten żywiec dlatego nie będzie też na tyle długi, żeby mógł się przerzucić na tamten kanał drugi i być z wami na premierze filmu, który będzie, myślę, że w ciekawym też temacie. Będę przypominał o tym, jak wyglądał nasz ślub w Rumunii. Film na tym kanale pojawił się dosyć dawno temu, 2 lata temu właściwie, tak, ale chciałem, żeby to też się pojawiło na kanale rodzinnym. Z innej perspektywy też opowiadam trochę, znaczy z innej opowiadam to samo, tylko że jak ja zobaczyłem, jak ten film był zrobiony przeze mnie 2 lata temu, jaki ja w ogóle cichy byłem w tym filmie, jak ja mówiłem, jak się wyrażałem, jaki nieśmiały byłem, więc jest to duży gdzieś tam przeskok tak zwany medialny, też z tego, jak się prezentowałem ja jako człowiek na YouTubie, a jak teraz potrafię do was czy tu rozmawiać, czy na żywo, czy też na vlogach, tak, i myślę, że no lepiej się to będzie gdzieś, przynajmniej z mojego punktu widzenia, oglądało niż to, co pokazałem 2 lata temu, aczkolwiek urywki, które zademonstrowałem w tym filmie, będą te same, bo wyjąłem po prostu je z tego filmu, który pojawił się wcześniej, tylko że z moim obecnym komentarzem. Witam Janinę Szczechowicz z okolicy Zakopanego, bardzo jest mi miło, jest i Krysia, witam również. Danusia pisze, że będzie też o 21, bardzo dziękuję. U mnie jest 21.32 czasu lokalnego w Rumunii, to jest do godziny do przodu zawsze, także ten. Dobrze, bo już żywiec trwa, słuchajcie, 10 minut, a ja tak planuję tu parę minut do was porozmawiać, puszczę później tradycyjnie gdzieś jakieś piosenki na zakończenie, jak to mam w tradycji robienia tych transmisji na żywo z laptopa, bo z laptopa mam takie narzędzia do tego, którymi
obsługuję właśnie te żywce. Jak robię z kamery, to nie mam takich możliwości tutaj. Zresztą tu Wam się wyświetla takie logo StreamYard, jest to oprogramowanie, z którego korzystam bezpłatnie, w bezpłatnej wersji. Inne narzędzia są w tym programie dostępne, jak się zapłaci, chyba 20 euro miesięcznie to kosztuje, ale na razie się na to nie zdecydowałem. Dobrze, chciałem przejść też do tematu tego dzisiejszego żywca. Wiecie co, słuchałem wroga, bo uważam, że wroga trzeba słuchać. Trzeba słuchać tego, co wróg mówi, trzeba słuchać cały czas i patrzeć na ręce właśnie polskojęzycznym politykom, polskojęzycznym dziennikarzom, jak ja zawsze mówię. I dzisiaj miałem okazję nie do końca, bo w drodze z pracy do domu słuchałem takiego wywiadu z Donaldem Tuskiem, tak? Z Donaldinho, naszym medialnym. Tak się przyjęło w ogóle, że się mówi uśmiechnięta Polska na tę koalicję, całą też koalicję 15 października, na władzę, która powróciła. Okej, oni powrócili trochę w innej formie, bo wcześniej nie było też medialnego marszałka, nie było Szymona Hołowni, nie było właśnie trzeciej drogi, jaką stanowią Kosiniak i Kamysz i Hołownia, tak? Człowiek dwa w jednym, jak zawsze powtarzam, Nescafe. Kamysz z Kosiniakiem, Kosiniak z Kamyszem, tak? Jak i on też medialnie się zrobił ostatnio. Różne rzeczy zapowiada, tak mu łatwo przychodzi też Kosiniakowi i Kamyszowi różne rzeczy powiedzieć właśnie w kwestii nawet konfliktu, jaki panuje pomiędzy dwoma wrogimi sobie krajami, tak? Wiadomo, o kim mówimy. I dzisiaj tak sobie słuchałem nie do końca tego wywiadu, nawet to nie był już wywiad, tylko to były pytania od dziennikarzy na kanale Janusz Jaskółka. Jest taki kanał na YouTubie, który robi takie skróty różnych właśnie wywiadów z politykami, różnych przemówień z Sejmu i tak dalej. I właśnie miałem okazję posłuchać tak parę minut Donalda Tuska, jak się wypowiadał, o czym mówił, jakie były też zadawane właśnie pytania. Padło pytanie odnośnie konkretów, jakie zostały zrealizowane. Padło pytanie właśnie odnośnie tego, co z kwotą wolną od podatku. Donald Tusk użył stwierdzenia, że oni dalej mają w planie to zrobić, ale już nie dopowiedział jednej rzeczy, że zamiast kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych zdążyli już podwyższyć VAT od kwietnia na jedzenie o 5%, tak, bo ma VAT się zmienić, więc tego typu po prostu sytuacje są, tak, taki jest też przekaz od, jak to się mówi, prominentnych polityków, od Donalda Tuska, od Donaldinho, od człowieka, który stoi na czele rządu, który mianował się premierem, bo można powiedzieć, że on się mianował premierem, albo też został mianowany przez jakieś inne siły zewnętrzne, które mają wpływ na to, co się dzieje w Polsce. Robiłem film o agenturze, jaka panuje w naszym kraju, że jesteśmy pod wpływem innych krajów, między innymi pod wpływem USA, prawdopodobnie też takich krajów jak Izrael, czy też Ukraina, której jesteśmy wiernymi sługami, jak to powiedział jeden z polityków PiS-u. Więc niestety jest realizowana taka polityka podwłaszcza. No i takiej możemy się na razie tylko i wyłącznie spodziewać i taką tylko widzimy, tak? Także Donald Tusk odnosił się też w tych swoich, znaczy w tych odpowiedziach do dziennikarzy dzisiaj w sprawie konkretów, że kilka zostało, jak on to ujął, zrealizowanych z tych, co zostały zapowiedziane, że większość z nich, użył stwierdzenia, że większość z nich została zaczęta, przeszła do tak zwanego stanu realizacji. Mniej więcej tak to określił, też nie rozliczajcie mnie za dokładne słowa, co powiedział Donald Tusk, bo jakby to powiedzieć, nie mam tu urywku filmu, który mógłbym zacytować, ale generalnie kontekst jest taki, więc jeżeli ktoś sobie posłucha na kanale Janusz Jaskółka, chyba dobrze mówi Janusz Jaskółka, chyba tam to oglądałem, tak mi się wydaje. W każdym razie to były pytania od dziennikarzy, dzisiaj zadawane. Dotrwałem gdzieś do tego momentu, bo prawie wracałem do domu, już później nie miałem czasu dłużej tego słuchać. Nasuwa mi się po prostu myśl, nasuwają mi się też refleksje, jak to jest z tą naszą polityką, jak ludzie są mamieni różnymi obietnicami, jak wiele się obiecuje, jak wiele się mówi i przemawia właśnie do ludzi, że tyle rzeczy chcą zmienić,
takimi pięknymi słowami, ubierają to po prostu tak, żeby ludzie uwierzyli, tak jak Donald Tusk. No on jest możliwe, że jest dobrym mówcą, jest dobrym, dobry w tym, żeby obiecać, jest dobry w tym, żeby przekonać ludzi do tego, co mówi, ale już z realizacją tego wszystkiego nie idzie też w parze. Poza tym ja też zauważyłem, że wiele rzeczy, to już nie chodzi nawet o Donalda Tuska, ale wiele rzeczy, które padały w kampanii wyborczej przez innych polityków, którzy obiecali różne inne rzeczy, tak? Kosiniak z Kamyszem, jak obiecali na przykład dobrowolny ZUS, tak? Co się okazało później tak zwanymi wakacjami od ZUS-u, a nie dobrowolnymi. I później on z takim przekonaniem, robiłem też film o tym, mówił dobrowolny ZUS i u Mazurka chyba to tak mówił w RMF-ie. Dobrowolny ZUS to są takie wakacje od ZUS-u i tak to mówił z taką pokorą, to jakby to było oczywiste, że to miał na myśli. Dla mnie dobrowolność polega na tym, że czegoś się robi, coś się robi albo dobrowolnie, albo chce się to zrobić, albo się nie chce tego robić, tak? Więc minęło się to po prostu z tak zwanym powołaniem, inaczej została sformułowana obietnica wyborcza, inaczej będzie ona gdzieś tam zrealizowana i będą to pewnie jakieś wakacje takie od ZUS-u, że będzie można składki zawiesić na jakiś czas, ale pewnie potem trzeba będzie je spłacić, tak? Więc to nie będzie tak, że ktoś będzie chciał, to będzie zwolniony po prostu z obowiązku płacenia tego ZUS-u. Ja robiłem serię telefonów, kiedy miałem jeszcze czas i próbowałem dzwonić do ministerstw, próbowałem dzwonić do biur poselskich, właśnie do Kosiniaka-Kamysza, nawet dodzwoniłem się, tylko że nie do niego bezpośrednio, a do jego biura, chyba w Tarnowie, z tego co dobrze pamiętam, i wtedy ktoś, kto tam pracował w tym biurze, odsyłał mnie znowu do ministerstwa. W ministerstwie odsyłali mnie do tego, żeby napisać wiadomość e-mail, że oni na maile odpowiadają. No i tak byłem gdzieś tam po drodze zbywany, żeby się czegokolwiek dowiedzieć. Także tak to wszystko gdzieś wygląda. Jeżeli chodzi o obietnice, jakie są właściwie nierealizowane, a były obiecane, to padały różne właśnie takie stwierdzenia. Pięknie to było wszystko mówione. I nie brakowało, i ja się dziwię też, że ludzie są na tyle naiwni, dziwię się na tyle, że ludzie potrafili uwierzyć w te kłamstwa polityczne tak zwane i że ludziom jest łatwo tak wmówić i powiedzieć, że pewne rzeczy, tak jak już jakiś tam polityk dany X powiedzmy, chociaż słowo X źle mi się kojarzy mi się z Twitterem, który zmienił nazwę na X, jest to szatańska nazwa, którą gdzieś tam uwielbia też Elon Musk. I oni, jeżeli już coś obiecają, to nie przekonują, przynajmniej mnie nie przekonują, nie wiem jak was, wy się możecie wypowiedzieć oczywiście w komentarzach, ale mnie żadne obietnice wyborcze nie przekonywały w tym, jak coś ma być zrealizowane, czyli że jest jakiś problem i oni mówią tylko, że no to trzeba rozwiązać i że tak się stanie później, ale oni nie używają, żaden z tych polityków, który robił jakąś obietnicę wyborczą, łatwo im przychodziło z ust, żeby to obiecać pewne rzeczy ludziom, to żaden z nich nie powiedział, jak chcą to zrobić, jak. A dziennikarze też nie byli dociekliwi, też nie pytali, tylko po prostu cieszyli się, że uzyskali jakąś odpowiedź, że pójdzie materiał w telewizji, czy też w radiu i tak dalej, i nikt nie pytał się, nie zadawał pytań, jak oni chcą to zrobić konkretnie, jak jest taki i taki problem i mamy na to takie i takie rozwiązanie, bo na przykład zrobimy tak i będzie wam się Polacy żyło lepiej. Nie padły nigdy żadne konkrety, padły różne obietnice, padła obietnica paliwa po 5,19, gdzie paliwo już jest chyba prawie po 7 w Polsce. Tutaj w Rumunii jest powyżej 7 lejów, 7,30 benzyna. Nie wiem, jak to jest dokładnie z podatkami w Polsce, jaka część tych podatków jest, ale tutaj w Rumunii w jednym litrze paliwa jest 65% podatków. 65%, to jest dramat. Jechałem z teściową i Zaną kiedyś samochodem i przejeżdżaliśmy koło stacji benzynowej, powiedziałem, że to są złodzieje, że
teściowa, bo ona jest taka wrażliwa i mówiła, no ale to tak, czemu tak reagujesz, że ten, że ja od razu mówiłem, że to złodzieje, że śmierć temu rządowi, mówiłem tak, muerte duszmanior patriei, czyli śmierć wrogom ojczyzny po rumuńsku, tak, i używałem takich stwierdzeń, ponieważ teściowa jest bardzo religijną gdzieś tam osobą, to no, była zaskoczona i zawsze jest zaskoczona, jak ja używam tego rodzaju stwierdzeń, mówi, że no, trzeba im wybaczyć, ja mówię, że nie, że kiedy ma się to zmienić, jak ludzie nie protestują, jak ludzie po prostu ze wszystkiego są zadowoleni, że nikt nie chodzi na protesty, że ja protestuję w Rumunii, w ich kraju, a oni sami nie chodzą na protesty. I jak się to ma zmienić? Czy kostka masła, która kosztuje 20 lejów, ma podrożyć na 50, żeby ludzie wyszli na ulicę? Gdzie jest jakaś granica tego, żeby coś się zmieniło w tym kraju, jakim jest Rumunia? No i taka była gdzieś dyskusja. Ja jestem gdzieś tam, można powiedzieć, mocny w swoich wypowiedziach. Nie to, żebym chciał tam, broń Boże, z kimś się kłócić. Nie, to było w formie mojej takiej wypowiedzi, gdzie mówię, jak jest. Oczywiście towarzyszyły mi gdzieś tam emocje takie, że przeżywałem to, co mówię, ale tak jak mówię, no, myślę, że ludzie tutaj, przynajmniej w Rumunii, średnio się na to wszystko zapatrują i im nie zależy, tak, nie zależy. W Polsce widzę, że inaczej to trochę wygląda i że w Polsce już jacyś ludzie no, wykazują jakiś swój sprzeciw, chociaż trochę wykazują jakiś sprzeciw, chociaż trochę coś się dzieje, chociaż rolnicy protestują, aczkolwiek może nie do końca robią to tak, jak powinni. Tak jak mówiłem we vlogach, tak jak cytowałem wypowiedź Marcina Bustowskiego, który uważam, że jest mądrzejszy w tym temacie ode mnie i uważam, że ma rację, gdzie rolnicy powinni się skupić nad tym, żeby blokować centra logistyczne, żeby blokować wszystkie te jakieś właśnie miejsca, skąd wyjeżdżają towary do Kauflandów, Biedronek i do Lidlów, i na tym by szybko wygrali, jakby to zostało zablokowane, jakby brakło żarcia w sklepie. Nawiasem mówiąc, w większości trujących kurczaków, trującej wieprzowiny, która przyjeżdża trzoda chlewna z Hiszpanii, Danii i innych krajów, a jest oznaczana jako Polska, na przykład polskie mięso czy polski produkt, i wtedy może byłyby lepsze rezultaty takich protestów. Tak to wygląda, słuchajcie. Uśmiechnięta Polska. Chciałoby się uśmiechnąć, ale ciężko jest się śmiać. Można wam powiedzieć, że jest to tak zwany śmiech przez łzy. Moja mama używała takiego kiedyś stwierdzenia, ono mi zapadło w pamięci. W ogóle gdzieś tam pewne powiedzenia, które słyszałem za dziecka czy za młodu tak zwanego, aczkolwiek nie czuję się stary, tylko jak byłem młodszy, zawsze używam też takiego stwierdzenia, to pewne powiedzenia zapadły mi w głowie, które były gdzieś tam cytowane, czy właśnie przez moich rodziców, moją mamę, tatę, czy też przez dziadka najczęściej. I nieraz takie właśnie stwierdzenia, powiedzenia używam w swoich filmach, czy też żywcach, tak jak teraz. Także tak to wygląda. Myślę, że śmiech przez łzy, uśmiechnięta Polska, dokąd to zmierza? Myślę, że tak w tytule żywca każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć gdzieś na to pytanie, widząc to, co się dzieje, widząc, jakie są po prostu wydarzenia dnia tak zwanego codziennego, widząc to, co jest pokazywane też w telewizji, i myślę, że wnioski powinny się nasunąć same. Popatrz jeszcze, co piszecie tutaj na czacie. Większość ludzi ma amnezję, że Tusk był już u władzy i doskonale pamiętam, jak obiecywał wtedy złote góry. Po wygraniu mówił, że nie ma na nic pieniędzy, PiS były zły, a koalicja tragiczna. No tak, oczywiście, zgadzam się, co tu pisze Ewa Mikołajczyk. Ludzie już szybko zapomnieli, jak były brutalnie rozpędzane protesty przez Donalda Tuska w poprzedniej kadencji, gdy był też premierem. Teraz to powróciło, teraz wróciło po prostu to, co było kiedyś, i historia zatacza tak zwane koło, tak? Zatacza koło. Bogdan, 1962, mieszkam w Polsce już 2 lata. No to dobrze, to czyli przeprowadziłeś się chyba z zagranicy, wróciłeś, tak? Marek Wietrzyk pisze. Danuta Pawlik, dziękuję, wiem, że tak będzie, a to coś między sobą piszecie. Jarosław Czujko, uśmiechnięta, ale chyba dupa laleczki. Laleczki czaki, chyba o nim piszesz, tak? Mieszkam w Polsce już 2 lata i uważam Polaków za idiotów. 2 lata temu myślałem inaczej, pisze Bogdan, 1962.
Ja powiem w ten sposób, no pewnie nie wszyscy, tak, ale obserwując to, co się dzieje, to masz wiele racji w tym, Bogdan, co mówisz. Ja oczywiście gdzieś, jeżeli użyję takiego stwierdzenia, to zaraz będę tutaj narażony na komentarze, że nienawidzę Polski, nienawidzę Polaków i że pluję na Polskę, bo zawsze tego rodzaju jest narracja w moją stronę, jeżeli ja tylko powiem coś negatywnego, ale nie boję się przyznać ci rację, przynajmniej, że nie można powiedzieć, że wszyscy, ale jakaś część na pewno naszego społeczeństwa jest mało świadoma i nie wie, co się dzieje dookoła. Także no, jest w tym mądrość, co napisałeś tutaj, co tutaj jeszcze jest. Piszecie Sławko Bonita, jest. Oni się uśmiechają tylko w stronę Ukrainy, a na temat Palestyny wszędzie media milczą. Tak, dokładnie. A mi się chce kiknąć. Ale ja się powstrzymałem chyba. No, także tak, o Palestynie temat przemilczany. Pasowałoby mi zrobić też jakiś film, tylko nie wiem, co też, w jakim stronę zrobić też mój przekaz w tym filmie, który miałby być o Palestynie. Tak, żeby to było interesujące też dla was, ale żeby odświeżyć też temat, żeby po prostu pamiętać, bo cały czas tam się źle dzieje. Media w ogóle teraz chyba niczym nie są zainteresowane. Ja śledzę telewizję Al Jazeera English, przychodzą mi co jakiś czas jakieś powiadomienia, ale nie mam czasu gdzieś tego oglądać. No zobaczę, może po prostu na poczet filmu, na poczet w ogóle tego, że chciałbym sam wiedzieć, co się więcej dzieje. Moja przyjaciółka Marta jest bardziej w temacie, ma może więcej też czasu, nie jest tak pochłonięta różnymi sprawami, czy też życiem rodzinnym, tak jak ja. I spróbuję też zasięgnąć od Marty informacji, jak to wygląda i prawdopodobnie pojawi się też jakiś film w najbliższym czasie. Kiedy? Dokładnie jest mi to ciężko powiedzieć, ale chciałbym, żeby taki odcinek powstał. Także bardzo się cieszę, że Sławko Bonita, tutaj wracasz do tego tematu, że odświeżasz po prostu i że, no, że pamiętasz, tak? Trzeba pamiętać nie tylko jeden słuszny kraj, jakim jest nasz sąsiad, też powinniśmy pamiętać o tym, co się dzieje właśnie w Palestynie, o tym, jak tam dopiero ludzie są prześladowani, o tym, jak dopiero do jakich tragedii tam dochodzi. Ja cały czas widzę gdzieś jakieś filmy na Instagramie, na TikTokach, może więcej na Instagramie właśnie, także pojawiają się, bo śledzę pewne profile osób, które tam przebywają, które są na miejscu i widzę no, rzeczy, które przepełniają mnie, że tak powiem, smutkiem. Ale żeby podsumować gdzieś tam temat Palestyny, no to będę chciał zrobić właśnie tego film w tym temacie. Jeszcze przeczytam dwa komentarze i będę kończył żywca, bo za 10 minut jest premiera na drugim kanale. Rafał, niektórzy na tym kanale mówią, że nie popierają Palestyny, bo to muzułmanie, ale nie zdają sobie sprawy, że dla globalistów polscy i Słowianie znaczą dokładnie tyle samo, co Palestyńczycy. Bardzo mądre też stwierdzenie. Temat bardzo długi do tego, żeby rozwinąć, ale mogę tylko przytaknąć teraz twoją stronę. Bogdan 1962, kocham Polskę, ale nie ma co ukrywać, coś ci tu brakło, zjadło. Jezi Pela, cześć, cała Europa to uśpieni ludzie, a Ursula wodę leje, rządzi jak szalona, obudzą się jak Micha będzie pusta, tak, wtedy będzie dokładnie droga Pelu już za późno. Marek Wieczyk pisze, chodziło mi o godzinę nadawania programu, przyzwyczaiłem się do godziny 21, aha, rozumiem, dziękuję. Zastanawiam się, czemu dorośli ludzie, którzy żyli i był obalony komunizm, a raczej sterowane obalenie, oni do dziś głosują od 30 lat na dwie partie, które ich okradają i zadłużają. Dalej dochodzą do wybory. W ogóle to tutaj ten komentarz da się tam pokazać. Da się pokazać, możecie go sobie przeczytać. Nawet dzisiaj odkryłem, że jest taka opcja. Człowiek się uczy cały czas, tak? Jest nam napisane, kto ten komentarz tutaj napisał. Jaka fajna opcja. Jak będą z role pisać komentarze, to też będę pokazywał. Ale dzisiaj pozytywnie jest, tak? Sami widzę pozytywni ludzie na czacie, więc tak to jest. Dobra, słuchajcie, kończę żywiec. Ja bym mógł, naprawdę moje możliwości są nieograniczone, żeby do was rozmawiać, ale tak jak mówię, za 9 minut się zaczyna film na kanale rodzinnym, więc chcę być punktualny na premierze. Więc z mojej strony to jest wszystko. Chciałem do was się po prostu odezwać, powiedzieć moje myśli, które zebrałem sobie podczas tego, jak słuchałem dzisiejszego przemówienia i tych wywiadów, jakie były
pytań właściwie tak zadawanych przez dziennikarzy do Donalda Tuska. Także tyle, tak, puszczę jeszcze jedną, dosłownie jedną piosenkę na zakończenie tego żywca, bo muszę uciekać i zapraszam na kanał Rodziny, gdzie będzie film o tym, jak wyglądał nasz ślub tutaj w Romonii. Także no już tyle z mojej strony i co, życzę wam miłego wieczoru i zapraszam po prostu na ten kanał drugi rodzinny, a tu puszczę piosenkę gdzieś taką, co mi się kojarzy trochę z Palestyną. Miłego wieczoru, łapki w górę, subskrypcja kanału, piszcie skąd oglądaliście, bo jest mi zawsze miło. Do zobaczenia, pa. Uśmiechnięta Polska. Yeah.